Siema, Pet Simulator X, odcinek kolejny, łapkę za co najlepsza strategia. Słuchajcie, dzisiaj odcinek z czegoś, na co bardzo długo czekaliśmy, słuchajcie, tytuł nie kłamie i to jest najfajniejsze, tytuł miniaturka nie kłamie, słuchajcie, dzisiaj odcinek oczywiście z likami, jak wiecie, jutro za 1 dzień i 36 minut mamy aktualizację, nowy summer event, ale to nie wszystko, słuchajcie, wiemy praktycznie wszystko o nowej aktualizacji, także dzisiaj wam wszystko przedstawię, słuchajcie, no i dowiemy się czegoś w końcu o Happy Pet Game, bo tak, słuchajcie, małymi albo dużymi krokami, nie mogę wszystkiego powiedzieć, ale nadchodzi Happy Pet Game i wy wiecie o tym już od dawna, bo jeszcze tam się leaki pojawiały o Happy Pet Game i tak dalej, ale w końcu mamy coś, co jest modelem z Happy Pet Game. Zaraz wam to pokażę, oczywiście łapka, komentarzyk, subik, bo to najważniejsze, żeby tutaj wszystko było git. No i co, słuchajcie, czekajcie na aktualizację. Przypominam, że jutro film po 18, bo będzie odcineczek z update'u, także przedstawmy sobie, co w tym update'cie będzie, także zróbmy szybki przeskok do prezentacji, bo prezentację przygotowałem, także łapkę zostaw, bo jestem super. Dobra, robimy szybkie. No i słuchajcie, jesteśmy w prezentacji, jak widzicie, mamy już pierwsze leaky. Mamy tutaj nowe pety, które albo będą huge'ami, albo będą zwykłymi petami. Niestety ciężko to poznać po tych grafikach, które są tylko modelami 3D. Mamy tutaj jakąś foczkę. Po lewo mamy foczkę, słuchajcie, po prawo mamy kotka, który ma dodatkowo takie hula, nie wiem jak to nazwać nawet. Ale wiecie, ma taką spódniczkę, ma tutaj kwiatki. Taki plażowy kotek, tak samo taka plażowa foka. Słuchajcie, lecimy dalej. Zobaczmy sobie, co my tutaj jeszcze mamy. Uwaga, mamy nowego Huge'a. 100% potwierdzonego Huge'a, którego będzie dało się zdobyć w wersji nawet Golden, więc najprawdopodobniej to będzie darmowy Huge z jaja. Słuchajcie, mamy Huge Tiki Dominus, czyli mamy nowego Dominusa. Szczerze, przepiękny pet. Przecudowny pet. Przepiękny po prostu, te tiki, te cały ten motyw tych takich tonga, można to tak nazwać, jest przepiękny, bardzo mi się ten Dominus podoba, na pewno będę chciał go mieć, na pewno sobie zrobimy teamek tych Dominusów, bo raczej one będą częste, słuchajcie, raczej to będzie nowy pet, których będzie tam 20 parę tysięcy, więc o teamek będzie łatwo, no bo jak można zrobić wersję Golden, to na pewno nie jest exclusive pet. Dobra, przejdźmy sobie dalej. Mamy tutaj, słuchajcie, największy news związany z Pet Simulator X, który zdradził przez przypadek Josh, mój kumpel. Słuchajcie, Josh przez przypadek na serwerze zdobył exclusive Chroma Balloon Corgi. Co nie istnieje w grze nawet, więc najprawdopodobniej to jajo, które widzieliśmy przez chwilę w Pet Simulatorze, gdzie były chroma pety i był chroma monkey Titanic, najprawdopodobniej pojawi się albo w tej, albo w następnej aktualizacji, no bo Exclusive Egg, jak wiemy, pojawi się nowy na 100%, kończy się już czas na Exclusive Nightmare Egga i pojawi się nowy, także słuchajcie, być może to będzie ten chroma i być może w końcu dostaniemy, słuchajcie, chroma Titanica, czyli Titanica, który będzie mógł mieć różne kolory. I naprawdę te ceny będą bardzo, bardzo się różnić w zależności od tego, jak ten Titanic będzie wyglądał, jaki będzie miał kolor. Być może to już teraz Josh przypadkiem otworzył to jajo. Także brawo, Josh. Bardzo dobra robota. No i się wydało, słuchajcie, że będzie najprawdopodobniej nowe jajo. To będzie właśnie to chroma jajo, które już widzieliśmy w grze przez przypadek. Także no, być może będzie Titanic w wersji chroma z różnymi kolorkami. Także przejdźmy do kolejnej rzeczy. A kolejną rzeczą jest, słuchajcie, Titanic Tiki, ten o czym gadaliśmy, model 3D, słuchajcie, przepiękny jest ten Titanic, według mnie jeden z najładniejszych, znaczy Titanic, co ja gadam, Huge, jeden z najładniejszych Huge'y w tym momencie w grze, no przepiękny, mi się ten styl bardzo podoba, napiszcie w komentarzu oczywiście, czy wam się podoba, czy według was jest do dupci, według mnie jest mega spoko, jest, no przepiękny jest ten Titanic, słuchajcie, różowe tutaj takie, te co mają Titaniki, bo to jest jakby czapka, tak, Dominusy mają takie coś, i tutaj są właśnie takie różowe piórka, bardzo, bardzo ładnie. Przejdźmy dalej. Mamy tutaj, słuchajcie, nowego peta. Pufferfisha. I według mnie jest giga ładny. Tylko wygląda strasznie głupio. Jak będzie Huge'em, to będzie bardzo dziwnym Huge'em. I szczerze, może być mega tanim Huge'em. Takim heleroczkiem trochę. Coś jak Dominusy Easter się stały.
A jeżeli to będzie zwykły pet, to fajny. Jeżeli na zwykłego peta mi bardziej pasuje niż na huge'a, także wolałbym tego peta w wersji na przykład Mythical, Secret, a nie w wersji huge, bo tak nie pasuje mi w ogóle do huge'a. Mam nadzieję, że to nie będzie huge, także przejdźmy dalej, słuchajcie. Dalej mamy huge'a, potwierdzonego huge'a. Jest to piesek i słuchajcie, to jest wersja, którą wziąłem z leaków, czyli są trzy różne wersje, które ludzie mogli głosować w Secret Clubie, słuchajcie, jest wersja. Wersja taka, jest wersja z płetwami, albo jest wersja z czterema płetwami, bo wiecie, bo piesek ma cztery łapki. Także ludzie głosowali, czy 1, 2, czy 3. Nie wiem, który wybrali, szczerze, nie wiem, którą wersję wybrali ludzie. Nie chcę wam teraz jakby mówić też, która będzie, no bo nie chcę mi się tego sprawdzać. Także no, widzowie, będzie albo taki, albo taki, albo taki piesek. Albo z czterema płetwami, albo z dwoma, albo bez płetw. No ale widzicie, bardzo ładny huge dog, pewnie będzie w nowym hype gifcie, albo już jest, albo w nowym jaju, nie mam pojęcia, także przejdźmy dalej. Myk, mamy tutaj, słuchajcie, pokazane pety i słuchajcie, ja już widzę, że ta rybka jest wielkości naszego huge'a. Mam nadzieję, że po prostu będzie też wersja tego nie huge i po prostu są pokazane zwykłe pety, no bo mi ten pufferfish nie pasuje, szczerze, pufferfish mi nie pasuje na huge'a. Mówcie jak chcecie, według mnie jest to średni pet na huge'a, no średni, pufferfish, no ładny, jest jakby głupiutki taki, widzicie, jest napompowany i w ogóle, ale mi tak średnio pasuje na huge'a, wolałbym, no mówię, Tiki Dominus jest przepiękny jako huge, ten huge tak średnio mi pasuje, także przejdźmy dalej, słuchajcie, dalej mamy Rekinka i najprawdopodobniej to też jest huge i mamy tutaj, słuchajcie, jajo, chociaż dobra, za dużo huge chyba powiedziałem, ale mamy jajo, które będzie na mapie na 100% potwierdzone w drugiej części summer eventu. Będzie takie jajo z rybką i z tutaj, wiecie, koralowcem. Także bardzo ładne jajo. Nie wiadomo, czy ten rekinek będzie jakimś secretem, myfikalem, nie wiadomo. Także słuchajcie, przejdźmy dalej, słuchajcie. Mamy tutaj pety związane z takim łogródeckiem. I ja czuję, że to będzie, jeżeli nie wleci chroma jajo, to będą pety do zdobycia właśnie w Exclusive Eggu. Dlaczego? Myślę, że zrobią oddzielny styl Summer Event i oddzielny styl Exclusive Egga, słuchajcie. Także mamy tutaj taką biedroneczkę, mamy jakąś taką ważkę i motyla? Chyba dobrze gadam. Nie wiem, czy dobrze gadam dokładnie, ale to na pewno jest biedronka. Także mamy biedronkę, mamy tutaj tego ziomala ważkę i mamy tutaj motylka. Także bardzo ładnie. Myślę, że to będą pety Exclusive. Myślę, że to będą pety z Exclusive Egga, jeżeli nie wleci chroma Exclusive Egg, gdzie będzie Exclusive Monkey, znaczy Titanic Monkey, chroma. Tak, jeżeli to nie wleci, to wleci taki z motywem leśnym. I zobaczymy, jakie będą huge. Być może będą ładne, być może będą słabe. Także przejdźmy dalej. Uwaga, myk, mamy tutaj to jajo i to jajo jest w wersji takiej fizycznej. I można powiedzieć teraz tak, dobra, na pewno będzie na mapie, ale słuchajcie widzowie, jeżeli ma być na mapie, to czemu jest pokazany taki model bez standa, czyli bez tej podłóżki? To może być jajo, które wiecie, rzucacie na ziemię. Wiecie, jak otwieracie z ekwipunku Exclusive Egga, to on wypada na ziemię i klikacie wtedy. I to może być ten model, więc nie wiadomo do tej pory, czy to jest jajo na mapie, które będzie do otwarcia w Discord George za coiny, czy to będzie jajo, słuchajcie, a które będzie nie do otwarcia za coiny, tylko za robuxy, oczywiście, bo jakże inaczej. Także przejdźmy dalej, myk, mamy kolejną rzecz, czyli kolejne jaja, te już oczy będą na mapie. Tutaj jest takie same, tutaj taki arbuzik, no nic ciekawego, po prostu jaja, jedno złote, także na pewno będzie na łapie, bo mamy tutaj wersję złotą, także będzie się dało otwierać zwykłe albo złote za więcej coinów, prosta sprawa, każdy wie o co chodzi, przejdźmy dalej, mamy te pety, modele 3D, jak widzicie tutaj mam podwójne płetwy, ale jeszcze to było do wyboru, więc nie wiadomo czy to wejdzie tak do gry, ale jeżeli tak, to macie tutaj z podwójnymi płetwami, macie tego huge kata w stylu hawajskim, no i tutaj jakąś taką... Nie wiem, co to jest, foka? Foka, nazwijmy to foką, bo nie wiem, czy to jest foka. Także foka, kotek i piesek. Bardzo ładne pety. Przejdźmy dalej, słuchajcie. Dalej mamy mapę pokazaną. Same event part 2. Mamy mapę pokazaną. Mamy tutaj Dominusa olbrzymiego. Przepięknego Dominusa. Chciałem, żeby to był Titanic do zdobycia ze zwykłego jaja. Szczerze, moje największe marzenia, żeby to był Titanic. Boże, jak ja bym się cieszył, widzowie, gdyby to był Titanic, musiałbym go mieć dla siebie. Najładniejszy Titanic w grze wtedy by był, ale raczej to po prostu będzie huge. Mapa jest bardzo ładna, w stylu tego, co było widać w cave'ach.
przepiękna mapa, także przejdźmy, słuchajcie, dalej, bo chyba już będzie końcóweczka, także zobaczmy. Mamy mega ważne info i to jest serio mega ważne info. Słuchajcie, tutaj Peston wstawił, że skomentuj swój nick, na Twittera to wstawił i możesz wygrać pineapple cut. I sobie myślicie, spoko, ale zobaczcie, jak te pineapple cut są ustawione i ile ich jest. Słuchajcie, jak wiecie, za wami może być maksymalnie 3 pety i one lecą w rządku. Tutaj jest 6, 7 petów. Czyżbyśmy mieli nową, jakby nowe miejscowe kół i byśmy mogli mieć tyle petów? Nie wiadomo, być może tak, być może nie. I dla mnie to wygląda podejrzanie, że Peston ma 7 petów za sobą i potem rządek leci dalej. Także no wygląda to epicko, no chciałem mieć tyle petów za sobą. Jakbym miał tyle huge za sobą, to on wyglądał jak kozak. Także zobaczymy, być może to wejdzie, a być może nie. Słuchajcie, dalej mamy grafikę, która pokazuje nam 3 pety. Orkę, delfina i jellyfish, które są jakby projektami. Jak widzicie, to są projekty rysownicze. Potem przechodzimy i mamy te pety już w modelu 3D. Tutaj mamy tą nową orkę, tutaj mamy nowego delfina, także nie ma co tutaj za dużo o tym gadać. Przejdźmy po prostu dalej. Dalej mamy mapę podwodnego świata. Bardzo ładna mapka, swoją drogą. No, bardzo mi się podoba. I słuchajcie, chyba teraz przechodzimy do tego, o czym gadaliśmy od początku. Czy to jest to? To jest to, słuchajcie. Widzicie tą myszkę, tego chomika? Słuchajcie, to nie jest model Pet Simulatora X, słuchajcie, to jest model, który na 99% pojawi się w Happy Pet Game. Tak, mamy pierwszy model, słuchajcie, mamy pierwsze informacje, mocne informacje o Happy Pet Game. Także pety będą wyglądały na pewno w taki sposób, być może będą jeszcze przerobione, najprawdopodobniej, o to chciałem użyć, najprawdopodobniej pety będą wyglądać w taki sposób i nie wiadomo, jak gra będzie się dosłownie jakby grać, nie wiadomo jeszcze zbyt wiele, ale wiadomo, że prace nad Happy Pet Game trwają, bo jak widzicie, już powstają modele, już powstają pety, także wiecie, no po prostu się dzieje, coś się dzieje, więc warto to obserwować. Słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, pamiętajcie, łapka, komentarzyk, subik, no i co, widzimy się w dalszej aktualizacji, także siemadu!